Cześć, z tej strony Karol Froń. Jestem mentalistą sprzedaży, przedsiębiorcą i autorem 3 książek. W tym nagraniu pokażę Ci, w jaki sposób możesz poradzić sobie z obiekcją klienta typu to jest za drogie. Jest to jedna z najpopularniejszych i najcięższych do rozbrojenia obiekcji. Co ciekawe, jak klient mówi to jest za drogie, to wcale nie zawsze chodzi mu o pieniądze. A więc w tym nagraniu pokażę Ci, jak poradzić sobie z tą formą wątpliwości, co zrobić, żeby ją zneutralizować i co zrobić, żeby ta obiekcja przestała mieć znaczenie dla klienta. Innymi słowy, żeby kupił pomimo wysokiej ceny. To, co za chwilę obejrzysz, to fragment Akademii Sprzedaży. Jak sobie poradzić z klientem, który mówi, że cena jest za wysoka? Kolejne sposoby. Po pierwsze, przekonaj go, że cena to jest zupełnie coś innego niż koszty. Klient często jest nieświadomy tego. Myśli sobie, kupię tanio, no to będę miał okazję, taniej będę sobie użytkował dany przedmiot. Natomiast nie rozumie, że cena zakupu to jest jedno, ale potem dochodzą jeszcze koszty użytkowania, ewentualnie koszty naprawy sprzętu, który kupił tanio. A więc jeśli klient kupuje rower i ten rower kosztuje 500 zł, taka jest jego cena, to powiedz mu, że proszę pana, kupuje pan rower za 500 zł, a więc okaże się, że za rok będzie pan musiał wydać 200 zł na nowe pedały, na nowe opony, na nowe siodełko, ponieważ to siodełko panu się zepsuje, a za 2 lata będzie pan musiał wymienić całe koło, ponieważ koło się panu ustępuje, nie będzie można go już nastawić i szprychy się połamią. A więc pokaż, że lepiej kupić być może ciut droższy rower, właśnie dziś, po to, żeby w przyszłości nie mieć dodatkowych kosztów, że cena a koszty to są dwie zupełnie inne sprawy. Zlokalizuj jego poziom cenowy, a więc ustal, skoro ta cena jest dla niego za wysoka, to jaka była dla niego akceptowalna? A więc zadaj pytania. Rozumiem, że ta cena jest dla pana wysoka, a więc ile musiałby kosztować ten rower, żeby był pan nim zainteresowany, albo żeby pan chciał go kupić? Niech klient ci powie. Tutaj to jest tak zwana technika próbnego balonu, o której mówię w moim kursie na temat 46 technik sprzedaży, czyli technika wystrzelania z jakąś ceną i sprawdzania, jak klient na nią zareaguje. Czyli pytasz się klienta, ile byłby pan w stanie za ten rower zapłacić. No i klient ci wtedy mówi, no 500 nie, ale 350. No i dzięki temu już wiesz, że 350 zł klient na pewno za ten rower zapłaci. Teraz musicie ustalać, szukać kompromisu do tego, żeby jednak tą cenę od klienta, żeby podnieść tą cenę i żeby na klient zdecydował się zapłacić więcej. Natomiast to, co jedno już wiesz, to wiesz, że poniżej 350 na pewno nie zejdziecie. To jest ważne pytanie z tej perspektywy, że jeśli to, co klientowi oferujesz, no jest dla niego zbyt drogie, no to dowiedz się, ile dla niego jest odpowiednie. Jak się dowiesz, ile jest dla niego odpowiednie i jaka cena jest dla niego odpowiednia, będzie ci łatwiej dopasować być może inny produkt do klienta. Bo może się okazać, że tego produktu, tego roweru za 500 zł temu nie sprzedasz. Ale jeśli stać go tylko na rower za 350, a masz jakiś rower używany i możesz go sprzedać za 350, no to mając tą świadomość, że klient tyle chce wydać, możesz mu ten tańszy rower zaproponować. A więc zawsze staraj się ustalić ten poziom cenowy, na którego klienta stać. Mów o wartości i przyszłości. Czyli sprzedając klientowi komputer, za który będzie musiał dzisiaj zapłacić 5000, powiedz mu o tym, jaką wartość wygeneruje ten komputer dla niego w przyszłości i jak ta przyszłość jego się zmieni dzięki temu komputerowi. No bo pomyślmy. Po co ktoś kupuje komputer za 5000? No na pewno nie do zwykłego użytku, bo do zwykłego użytku można kupić komputer za 1200 zł w supermarkecie. Kiedy ktoś wydaje 5000 na komputer, to albo chce zaspokoić swoją potrzebę uznania, bo chce mieć logo Apple'a, czy logo Sony'ego, czy chce mieć cieńteńki komputer, aby z daleka było widać, że jest to sprzęt z wysokiej półki, albo potrzebuje faktycznie sprzętu z wysokiej półki, technicznie dobrze zaopatrzonego, ponieważ musi na nim pracować. Potrzebuje solidnej maszyny, która będzie miała bardzo wytrzymałą baterię, ewentualnie będzie miała bardzo dobry procesor, kartę pamięci czy kartę graficzną. Po to, żeby ten sprzęt po prostu działał, solidnie chodził. A więc dowiedz się, po co temu klientowi jest ten komputer, a następnie odwołuj się do tych wartości, które ten klient w przyszłości może osiągnąć. Więc jeśli na etapie badania potrzeb dowiedziałeś się, że ten klient potrzebuje takiego laptopa właśnie po to, że chce czuć się dobrze, że chce mieć takie poczucie, że ma najlepszy sprzęt najlepszej półki, a przy okazji chce obrabiać na nim filmy, to powiedz mu o tym.
Proszę pana, dzisiaj wydaje pan 5 tysięcy na tego laptopa, ale proszę pomyśleć o tym, że ten laptop przetrwa panu kolejne 3, 4, może i więcej lat. Dzięki temu laptopowi zarobi pan dużo pieniędzy, ponieważ będzie pan w stanie obrabiać swoje firmy, szybko obrabiać swoje firmy, aby zaoszczędzi pan czas, zaoszczędzi pan energię, będzie pan w stanie zrobić więcej w krótszym czasie. Co więcej, ten laptop ma bardzo wytrzymałą baterię, a więc w przyszłości będzie pan mógł go zabierać ze sobą, będzie pan mógł z nim jechać w podróż, wziąć go do parku, wziąć go na wakacje i pracować nawet na plaży. Więc to są wartości, których klient być może dzisiaj nie widzi, ale twoja rola w tym, żeby je mu pokazać, jak te wartości wpłyną na jego życie w przyszłości. Możesz zadać takie pytania. Czy kupiłby pan, gdyby cena była niższa? To jest znowu lokalizowanie poziomu cenowego. Jeśli klient powie tak, kupiłbym, no to proszę mi powiedzieć, jaka ta cena powinna być, żeby pan kupił. No i wtedy klient mówi, za 500 nie kupię, ale za 350 tak. A więc nie ma innego powodu poza ceną. Zgadza się? No, bo to pytanie ma ci pokazać, czy klient ściemnia z tą ceną, czy mówi prawdę. Jeśli tylko cena jest problemem, no to na to pytanie odpowie tak, nie ma innego powodu. Jeśli odpowie, no wie pan, no jeszcze są inne powody, no to dopytuję, jakie to powody? No, musiałbym dostać jeszcze pokrowiec do tego laptopa. Albo musiałbym mieć gwarancję przed żoną o 12 miesięcy. Tak czy inaczej, to pytanie odkrywa klienta. Czy jeśli zaproponuje rabat, to się pan zdecyduje? To jest inna forma poprzedniego pytania. Czyli znowu chcemy sprawdzić, czy ta cena jest jedynym kryterium decydującym o zakupie bądź nie. A więc ta obiekcja, cena jest za wysoka, to bardzo często jest wymówka, ale też w wielu przypadkach naprawdę klienta na to nie stać. Tylko że, tak jak już powiedziałem w jednym z wcześniejszych nagrań, tak naprawdę kupujemy przedmioty wtedy, kiedy wartość płynąca z tych przedmiotów staje się dla nas bardziej ważniejsza niż wartość pieniędzy. Więc jeśli chcesz, żeby twój klient zdecydował się na zakup, pokaż mu wartość tego przedmiotu, żeby ona stała się dla niego ważniejsza, miała większe znaczenie niż pieniądze, które będzie musiał wyjąć z portfela na dokonanie tego zakupu. Coś mi się wydaje, że jeszcze nigdy nie przepłaciłeś za coś, co ci się naprawdę podobało.